Dzień dobry wszystkim, trenerzy z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej odysei Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świat, a pracującego aktualnie w GKS-ie Bełchatów w polskiej drugiej lidze. W dzisiejszym epizodzie dwa spotkania. Najpierw będzie to hitowe spotkanie wyjazdowe z rezerwami Legia Warszawa, a później mecz u siebie z Siarką Tarnobrzeg, która również tutaj jest w czubie tabeli. Zanim oczywiście mecze, szybciutki rzut oka na kalendarz i na to, co wydarzyło się w klubie w ciągu ostatnich chyba aż 6 kolejek, bo o ile dobrze pamiętam, to te ostatnie odcinek to były te dwa spotkania z Arką Gdynia i Iskrą Częstochowa. Zatem po meczu remisowym w Częstochowie był wyjazd do Świtu Skolwin, który udało się wygrać aż 4-2. Najpierw Sionkowski z podania Lewandowskiego strzela bramkę w 7 minucie, później mamy wyrównanie w 54, ale końcówka zdecydowanie należy do nas. Najpierw Dregier, później Flaszka strzelają bramki. Żywicki jeszcze tutaj daje nadzieję gospodarzom, ale w 95 minucie po raz kolejny Sionkowski, druga bramka, znowu z podania Lewandowskiego. Współpraca tych dwóch zawodników w tym meczu była absolutnie wzorowa i ci zawodnicy też byli najlepszymi aktorami tutaj, przynajmniej w mojej ocenie, na boisku, aczkolwiek Sołtysiński też nieźle się spisał, notując asystę przy golu Dregiera. Zatem to był mecz ze Świtem Skolwin, później mamy spotkanie z rezerwami Lecha, które wygrywamy 3-1, dwie bramki Artura Golańskiego, jedna bramka Dawida Flaszki. To był mecz, w którym tutaj postawiłem na Golańskiego na lewej stronie pomocy, bowiem no Dregier i Leszczyński tutaj no nie za dobrze się spisywali na tej lewej stronie, naprawdę obydwaj całkiem słabe oceny. Jeszcze Dregiera można zrozumieć, bo ma tam 17 czy 18 lat, no ale Leszczyński miał tam chyba średnią ocen ze wszystkich meczów 6,50, tak więc postawiłem na Golańskiego na lewej stronie pomocy i odwdzięczył się dwoma bramkami ten oto zawodnik, będąc też najlepszym bohaterem tego spotkania. Wilak rozpoczął strzelanie w tym spotkaniu dla zespołu gości, ale później już tylko nasze bramki. Najpierw w 5 minucie Flaszka doprowadza do remisu, tak więc długo się tutaj nie cieszyli tym golem dającym prowadzenie. Flaszka wykorzystuje podania Sionkowskiego, a później dwie bramki Golańskiego w 25 i w 57 minucie z podania Flaszki i mamy pewne i dobre zwycięstwo, no bo zwycięstwo nad rezerwami ekstraklasowego klubu na pewno jest dobrym prognostykiem. Później pojechaliśmy do Opola i dostaliśmy w czapę 4-2, czyli tyle, co wygraliśmy w Skolwinie, tyle przegraliśmy w Opolu. Sparwasser w 30 minucie na 1-0. Golański, znowu mecz na lewej stronie pomocy, znowu podanie od Sionkowskiego i kolejna bramka, no ale później dwa gole Kucharczyka. Bramka na 3-2. Sionkowskiego, tak więc to spotkanie miało bardzo podobny przebieg do tego zwycięstwa nad Świtem Skolwin i w 90 minucie Kozłowski na 4-2 tutaj wbija nam gwóźdź do trumny, z którego nie jesteśmy w stanie się podnieść i oto mamy wynik 4-2. Nie było to jakieś super spotkanie w naszym wykonaniu, tylko 9 strzałów, 3 strzały celne, no i dwie bramki u nas. No, Sionkowski najlepszym bohaterem, najlepszym zawodnikiem tego spotkania, ocena 7-7, bramka i asysta, ale również Szczęch i Golański też zagrali świetne spotkania. Jedziemy dalej po Odrze Opole, Chojniczanka Chojnice na wyjeździe i remis 1-1. Golański w 40 minucie, w 42 minucie z rzutu karnego strzela bramkę. Jezierski wyrównuje, proszę, Jezierski, czy to nie jest czasem, nie, myślałem, że to Michał Jezierski, były piłkarz Spartakusa Dalszyce, do którego za chwilkę sobie zajrzymy, żeby zobaczyć, co tam słychać w Dalszycach, bo ja wiem, że słychać chyba całkiem dobrze i całkiem nieźle. Wracamy na chwilę jeszcze do Bełchatowa, żeby zakończyć wątek tych spotkań. Zatem remisujemy z Chojniczanką 1-1 i dwa ostatnie spotkania to dwa zwycięstwa. Najpierw u siebie z GKS-em Jastrzębie 2-1, gole Sionkowskiego
i Dawida Flaszki, asysty Wawrzynowicza i Gancarczyka. No, pewne i myślę dosyć przekonujące, może nie przekonujące, bo 2-1 to nigdy nie jest przekonujące zwycięstwo, zwłaszcza że Kurowski tutaj w 79 minucie strzela bramkę kontaktową. No i mają jeszcze tutaj jakiś kwadrans na to, żeby goście mieli jeszcze na to jakiś fragment, na jakiś kwadrans, żeby spróbować odwrócić losy tego spotkania i doprowadzić przynajmniej do remisu. Znowu dobry mecz Szczęcha, nieźle Wawrzynowicz, Siąkowski. Wraca do dobrej i równej dyspozycji jako tutaj jedyny napastnik, no bo zmieniliśmy tutaj troszkę ustawienie taktyczne, znowu wróciliśmy do tego z ofensywnym pomocnikiem, porzucając grę z dwoma napastnikami, no ponieważ w tej chwili lepiej to wygląda. Troszkę słabszy mecz Golańskiego, no ale on miał wcześniejsze spotkania całkiem niezłe i następne również zapisuję po stronie tych dobrych, bowiem wygrywamy na wyjeździe w Kaliszu, tak więc ciężki wyjazd naprawdę do Kalisza, ale wygrywamy 2-0 po bardzo wyrównanym boju 17 do 14 w strzałach, 6 do 7 dla zespołu gospodarzy w strzałach celnych, ale my byliśmy w tym meczu dużo, dużo skuteczniejsi. I Siąkowski w minucie 6 zamienia dośrodkowanie Gancarczyka na bramkę, a w 87 znowu dośrodkowuje Gancarczyk, a tym razem Golański pakuje piłkę do siatki i to właśnie nasz prawy pomocnik, doświadczony Gancarczyk, jest bohaterem tego spotkania. Dwie asysty i naprawdę tutaj no, wbił się w pierwszy skład, bowiem no, na początku sezonu to właśnie Flaszka był naszym podstawowym prawym skrzydłowym, teraz jest to Gancarczyk. No, jego statystyki w tym sezonie są dość mocne. 11 spotkań, 3 bramki, 4 asysty. Naprawdę fajny wynik. Statyk Golańskiego też nie są najgorsze, który no wbił się do tego składu na tą lewą pomoc. Jest to już zawodnik doświadczony, któremu zresztą zaraz kończy się kontrakt, więc będziemy musieli się zastanowić, co tu z tym robić. 13 spotkań, 7 bramek, żadnej asysty jeszcze z poziomu lewego skrzydłowego Artur Golański nie zaliczył. Mam nadzieję, że ta asysta zostanie może w dzisiejszym odcinku zaliczona na jego konto. Szybki rzut okiem, rzut okiem, chyba się na tym ostatnio rozwodziłem, na tabelę, w której jesteśmy na miejscu drugim, aż 8 punktów za Legią, tak więc Legia tutaj pewnym krokiem zmierza do pierwszej ligi, 42 punkty, my 34 za nami. Tutaj jest dosyć ciasno, bowiem no właśnie 6 punktów przewagi mamy nad dziewiątą w tabeli Odrą Opole, tak więc no tutaj dwie porażki, dwa zwycięstwa mogą bardzo, bardzo, bardzo wiele zmienić i ta walka o awans, no bo myślę, że Legia będzie tutaj absolutnym faworytem, ale walka o to drugie miejsce, a przede wszystkim o miejsca 3-6, które są premiowane barażami, no będzie bardzo zaciekła i myślę, do ostatniej kolejki. Także tak wygląda sprawa aktualna, wydarzeń, że tak powiem, aktualnych. Szybciutko jeszcze pojedziemy sobie przynajmniej palcem po mapie do Daleszyc, gdzie Spartaku z Daleszyce w trzeciej lidze zajmuje w tej chwili, zobaczcie, piąte miejsce, fantastyczne piąte miejsce Spartakusa, najlepszy świętokrzyski zespół, 26 punktów. Wprawdzie tutaj strata do Hutnika jest ogromna, 13 punktów, no ale oni nie chcą tutaj awansować, oni Spartakus bardziej myśli, bardziej patrzy w dół tabeli i stara się po prostu nie spaść z powrotem do Ligi Czwartej, no ale w takiej formie są teraz w tych ostatnich spotkaniach, że no myślę, że to im nie grozi. Spójrzmy sobie na kalendarz. Zobaczcie tutaj ten początek sezonu. Remis, remis, dwie porażki, remis, znowu remis. Dopiero gdzieś tutaj w siódmej kolejce czy w ósmej zwycięstwo nad Podhalem. Później znowu remis, dwie porażki i fantastyczna forma. Zobaczcie tutaj po odpadnięciu z Pucharu Polski z Awią Świdnik. Mamy zwycięstwo z Sokołem Sieniawa, zwycięstwo ze Zerwami Krakowi, Zalite Możarów, zwycięstwo z Krzo Ostrowiec Świętokrzyski, zwycięstwo z Wisłą Sandomierz. Zobaczcie tutaj, kto bramki strzela, to wszystko to są zawodnicy, których Franciszek, trener, rozprowadzał do klubu. Mamy, no może poza Blicharskim, który gdzieś tam później został sprowadzony do zespołu, ale mamy Paweł Mróz, który gdzieś tam się odblokował, zaczął strzelać bramki. Mamy oczywiście Konrada Kuzerę, naszego wspaniałego, wybitnego strzelca. Jest Kuba Witkowski, jest Kamil Łokieć, jest Kacper Roguski, na którego nadal tutaj mamy chrapkę w Bełchatowie. Jest Hams Faraji, proszę bardzo, też strzela bramki i to nie jedną, a dwie. Mamy później mamy porażkę wprawdzie, ale dwa kolejne zwycięstwa: Zawią, Świdnik i Pogonią Staszów. Proszę, tak więc to jest Świętokrzyski.
wszystkie derby tych dwóch zespołów zakończyły się zwycięstwem Pogoni, nie Pogoni, tylko oczywiście Spartakusa Dalżyca, ale te poprzednie mecze ze świętokrzyskimi ekipami, czyli Wisła Sandomierz, zwycięstwo Krzeszów, zwycięstwo Alitożarów, zwycięstwo, tak więc no w tej chwili poza Koroną najlepszy świętokrzyski zespół to Spartakus Dalżyce, jeszcze dwa spotkania do końca rundy z ŁKS-em Łagów, czyli również z zespołem ze Świętokrzyskiego na wyjeździe w tej kolejce i w kolejnej kolejce spotkanie na wyjeździe w Stalowej Woli, tak więc oczywiście a co, aha, okej, dobra, bo tu mamy Puchar Polski, pierwsza runda, a mamy też Puchar Świętokrzyski, druga runda, będą w ćwierćfinale grali z Granatem Skarżysko. Wracamy do spraw aktualnych i meczu z Legią Warszawa. Spotkanie to rozpoczniemy w następującym składzie. Od Czernaszenko w bramce, bowiem Komar jest tutaj kontuzjowany. W obronie Korpas, Klabnik, Jakubiec i Koks. W pomocy Łapiński, Wawrzynowicz. Ofensywna pomoc to Golański, Flaszka, Gancarczyk. I w ataku, miejmy nadzieję, nieosamotniony Sionkowski. Zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko. I zaczynamy spotkanie pierwszej rundy wiosennej, w zasadzie pierwszej rundy rewanżowej polskiej drugiej ligi Legia Warszawa GKS Bełchatów. Oczywiście te spotkania jeszcze dzieją się kalendarzowo na jesieni, no ale jest to już runda rewanżowa, chyba trzy pierwsze kolejki rundy rewanżowe będą rozegrane jeszcze na jesieni. Mamy mecz z rezerwami Legii, na razie pierwszy kwadrans zdecydowanie dla legionistów, 4-1 w strzałach, ale te strzały nie były dla nas groźne i wszystko jest ok. Patrzę tutaj na skład legionistów, mamy Tobiasza w bramce, mamy Jurgena Celiakę, proszę bardzo, na pomocy. Mamy Kacpra Skibickiego, tak więc całkiem mocną tutaj jedenastkę jest w Norowski na obronie, tak więc całkiem mocna jedenastka tutaj została desygnowana do tego spotkania, ale jak na razie w pierwszej połowie absolutnie nic się tutaj nam nie dzieje. Mamy już 38 minutę spotkania. Maddox Sobociński jest kontuzjowany, musi zejść z boiska. No i co? Uwaga, mamy teraz jakąś akcję. Zobaczmy, czy będzie to akcja dla gospodarzy Gościniarek. Uderzenie z rzutu wolnego i była to albo interwencja bramkarza, raczej tak, bowiem jest to strzał celny, tak więc od Czernaszenko tutaj spisuje się dobrze, broniąc ten strzał, no i tutaj zdecydowanie poprawiając swój dorobek dobrych interwencji. Pierwsza połowa dobiegła końca, nie była ona długa, oczywiście trwała tyle, ile miała trwać, no ale nie mieliśmy tutaj żadnych przerywników w postaci jakiejś być może naszej akcji, jakiegoś zagrożenia poza tym strzałem wolnym, tak więc szybciutko wchodzimy na połowę numer dwa. No i czy będzie to szybki i krótki odcinek z meczami, w których nic się nie dzieje? Miejmy nadzieję, że nie. Jak na razie statystycznie 7-5 w strzałach, 4-1 w strzałach celnych. Tak więc również tutaj staramy się odgryzać gospodarzom za te ich próby ataków i my również będziemy atakować, chociaż teraz znowu gospodarze, może jakaś kontra, nie, Skibicki, wrzutka w pole karne, Hendricks oddaje strzał, ale strzał niecelny i kolejne tutaj zagrożenie naszej bramki na szczęście nie kończy się w zatrzepotaniem piłki w siatce. Kolejna akcja gospodarzy, Celiaka, Wiśniewski, troszkę szybko idzie ta akcja, zwolnimy sobie prędkość skrótów, może to wydłuży nam nieco do spotkania, ale znowu zespół gospodarzy atakuje, znowu on napiera, 64 minuta, czas na jakieś zmiany, zobaczmy kto jest zmęczony, no wszyscy tu jest mniej więcej ok. Łapiński złapał tutaj jakąś kontuzję, więc szybciutko go wymienimy, Góralczyk wejdzie na jego miejsce. Gancarczyk słabo gra, bardzo słabo gra Gancarczyk. Co możemy tu zrobić z Gancarczykiem? Myślę, że spróbujemy sobie takiej opcji. Leszczyński zagra nam na prawej stronie, ale damy mu rolę odwróconego skrzydłowego z funkcją ataku. Zobaczymy, jak zareaguje. Zmiany taktyczne. Poczekaj, jeszcze edytuj. Okej.
Odwrócony skrzydłowy z funkcją ataku. Zobaczymy, jak będzie zachowywał się Leszczyński na drugiej stronie. Być może nieco bardziej będzie kreatywny i postara się tą swoją no, fatalną pierwszą część sezonu zmazać, kiedy grał naprawdę w dużej ilości spotkań. Chyba 13 spotkań rozegrał. No i ocena w sumie 6,50 na pewno chwały mu nie przynosi i chciałby zmazać tą swoją bardzo słabą dyspozycję jakimś dobrym meczem. Uwaga, Kiedrowicz znowu. Znowu gospodarze w ataku, Łapiński tym razem dobrze ustawiony, tak więc jeszcze te zmiany nie zostały wprowadzone. Mamy już 65. minutę, teraz dopiero zostaną one przeprowadzone i zobaczymy, w jaki sposób wpłyną na zespół. 70. minuta meczu. Troszkę mnie korci, żeby spróbować, nie wiem, może przejść na normalną, bo niczego tutaj nie robimy. Choć może teraz Siąkowski wpada w pole karne, w Norowski będzie na pewno czerwona kartka, ale czy faul był w polu karnym? Chyba nie, bo już widzę tutaj formowany murek, tak więc faul na pewno nie był w polu karnym. Legia będzie grała w 10, tak więc myślę, że możemy spróbować pozytywnie zaatakować i tutaj Legii zrobić krzywdę w tych ostatnich 15 minutach tego meczu. Mamy 76. minutę, 12-7 w strzałach, 5-3 w strzałach celnych, to był 13 strzał legionistów, a może to się odwróci przeciwko nam i tutaj ta jakość Legii pozwoli jej zatriumfować. Ale no, mamy jednego więcej. Musimy spróbować zaatakować. Tutaj remis no, nie byłby zły ostatecznie, ale chcemy walczyć o zwycięstwo i spróbujemy w tym meczu powalczyć o pełną pulę. 79. minuta. Jak na razie Legia rozgrywa atak pozycyjny Henryks do Kiedrowicza. Kiedrowicz tutaj troszkę za dużo ma swobody. Oddaje do Ruszela. Marcel Ruszel dośrodkowanie w pole karne i niestety już pierwsza akcja. Tuż po tym, jak zaczęliśmy grać 10 na 11, no dostajemy w czapę. Tomasz Koks dostał kontuzji, dobra, szybciutko wprowadzimy tą zmianę. Hendricks, no fatalne zachowanie naszego stopera, tutaj kto to był, mam nadzieję, że nie Klabnik, to oczywiście był Klabnik, który no, pozwolił Hendricksowi wyskoczyć, uderzyć z głowy i zdobyć bramkę, tak więc nie mamy już czego bronić, idziemy atakować, spróbujemy w tych ostatnich minutach coś zdziałać, no bo cóż, trzeba i proszę bardzo, ocena Klabnika 6-2, tak więc ten błąd, ta jego bramka może kosztować nas 3 punkty w tym meczu. 80. już 9. minuta spotkania, już mamy 90. Kolejny stały fragment dla legionistów. Może jakaś kontra? Nie, Kiedrowicz znowu przy piłce. Dużo tutaj złego robi nam ten chłopak. Leszczyński, no niestety nie popisał się. Henryks po raz kolejny na szczęście nad bramką. I mamy jeszcze te kilka minut na próbę, chociaż zrobienia jakiejś akcji, no chyba nie zrobimy. Zobaczmy, Golański wybija piłkę do Siąkowskiego. Tutaj no chyba powinien był Leszczyński troszkę więcej zrobić dla tej akcji i spróbować powalczyć o tą piłkę. Jeszcze jakąś tutaj kontrę wyprowadzić. Grzelak ściga się. Jest od Czynaszenko. Spróbujmy zbudować akcję w tych ostatnich minutach. Korpas do Golańskiego. Golański ostatnio jest w dobrej formie. Świetne podanie do Wawrzynowicza. Wawrzynowicz, myślałem, że tutaj będzie chciał uruchomić Leszczyńskiego podaniem, który już tutaj się pakuje w pole karne. Mamy dośrodkowanie w pole karne i będzie rzut karny. W ostatniej minucie spotkania będziemy mieli szansę na remis. Zobaczmy, Wiśniewski, Kuba Wiśniewski, żółta kartka, ale nieważne, Golański będzie miał szansę na bramkę numer 9 w tym sezonie, która, uwaga, da mu, no przynajmniej jeżeli nikt inny nie strzeli bramki, chociaż najpierw trzeba ją strzelić, strzela ją i zrównuje się w tabeli najlepszych, najskuteczniejszych graczy z piłkarzem bodajże Legii, który dzisiaj chyba nie występuje, tak więc obydwaj mają po 8 bramek, a my mamy dobry wynik, bo mamy remis na Legii. Czy sędzia kończy? Tak, sędzia zakończył już spotkanie. Mamy remis na Legii, mamy dobry wynik, widzimy się za chwilę na mecz numer 2. I jesteśmy już tuż przed rozpoczęciem meczu z Siarką Tarnobrzeg. Zaczniemy to spotkanie w składzie następującym. Komar powracający w bramce, Korpas, Klabnik, Jakubiec, Szczęch w obronie, Lewandowski, Wawrzynowicz, środek pomocy, ofensywna pomoc to Golański, Flaszka, Gancarczyk i oczywiście Kacper Siąkowski w ataku. Wychodzimy na boisko.
I zaczynamy spotkania 19. kolejka polskiej drugiej ligi, mecz GKS Bełchatów, Siarka Tarnobrzeg. Kilka tam zmian w składzie w porównaniu z poprzednim meczem. Wraca do zespołu kontuzjowany wcześniej Komar. Uwaga, teraz mieliśmy strzał w poprzeczkę, ale niestety piłka do bramki nie wpadła. Wraca do składu Szczęch. Mamy też Lewandowskiego, który zastąpił trochę kontuzjowanego. To był tym zawodnikiem kontuzjowanym, ten pomocnik, który grał w poprzednim meczu. Nie pamiętam, jak się nazywa ten sprowadzony z Wisły Płock chłopak. Jedziemy. Siarka Tarnobrzeg w tej chwili siódme miejsce w tabeli. My drugie miejsce w tabeli. W ataku zespół gości, ale Komar na posterunku i nie ma bramki. I tak na razie no 7-1 w strzałach. No, zmieniliśmy tutaj mentalność na pozytywną. Chcemy atakować, chcemy tutaj spróbować coś w tym meczu zdziałać, a tymczasem Siarka Tarnobrzeg, kolejna groźna akcja i kolejny strzał, który tutaj Szymon Łapiński, a to jest ten piłkarz, którego miałem na myśli, i kolejny strzał, który dokończę poprzednią myśl, który mija naszą bramkę. Teraz być może nasza akcja, Gancarczyk do Szczęcha, Szczęch do Lewandowskiego, ten do Flaszki, Flaszka tutaj na pozycji ofensywnego pomocnika do Siąkowskiego, tam Gancarczyk próbował zbiegać, dostał piłkę, ale trochę za plecy, Szczęch wpada w pole karne, czy uda mu się dośrodkować, podaje do Gancarczyka, Golański oddaje strzał, ale strzał zablokowany, został przez obrońcę zespołu gości i mamy rzut rożny, zobaczymy, czy stały fragment gry nam coś da, Siąkowski do Kowala w zasadzie podaje piłkę bramkarzowi gości i nadal 0-0, ale ciekawy mecz tworzą obydwa zespoły, nie to co poprzednie spotkanie, które no długimi, długimi fragmentami no niestety prawdopodobnie widzów zgromadzonych na stadionie w Warszawie zanudzało na śmierć. 38-39 minuta spotkania. W klubie już zaczęliśmy przygotowania do rundy wiosennej, kilku, nawet kilkunastu, no może nie kilkunastu, ale prawie 10 zawodników dostało oferty kontraktowe. To są zawodnicy, którym kończą się umowy pod koniec tego sezonu, wraz z końcem z tego sezonu dostali od nas oferty. Niektórzy dostali propozycję obniżkę pensji i ją zaakceptowali, więc mam nadzieję, że podpiszą, a niektórzy jakieś tam skromne podwyżki byliśmy w stanie zaoferować. Szybciutko wchodzimy do szatni i co możemy zrobić? Możemy tutaj, tak jest, proszę bardzo, zmotywowany zespół, rozpoczynamy drugą połowę i gramy o pełną pulę, gramy o 3 punkty. Czy planuje jakieś transfery? Ciężko, ciężko mi powiedzieć. Na pewno Siąkowski no nadal chce odejść, więc będziemy być może próbowali go sprzedać. Flaszka też chce odejść, jest zainteresowanie tym zawodnikiem, raz, że kończy mu się kontrakt, a może ktoś za jakieś pieniążki chciałby tego zawodnika wykupić. Nie miałbym chyba nic przeciwko. Uwaga, dochodzimy do 60 minuty. Druga połowa jak na razie nie obfituje w takie emocje jak pierwsza, więc spróbujemy coś tutaj namieszać w składzie. Może coś uda się zmienić. Mateusz Lewandowski, mecz fatalny. Wpuścimy Łapińskiego, który miał lekką kontuzję, nie jest po prostu w pełni jeszcze, nie wrócił do zdrowia, ale ma te pół gwiazdki więcej, może będzie w stanie coś tutaj nam, że tak powiem, wyprodukować ten zawodnik. Co tu jeszcze możemy zrobić? Golański gra nie najgorzej, Siąkowskiego też nie będziemy zmieniać, Flaszka. Pa, 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 pa. Czy Leszczyński może grać na środku pomocy na ofensywnej? Chyba tak, ale jeszcze nie wiem z jaką skutecznością. No, bez szału, ale korci mnie, żeby go wypróbować. No, musimy znaleźć jakiś, musimy mieć jakiś pomysł na tego chłopaka, bo no jest naszym transferem, jest dobrym, młodym, dobrze zapowiadającym się zawodnikiem, więc musimy coś tutaj wymyślić. Dobra, zobaczymy, jak Patryk Leszczyński spisze się na ofensywnej pomocy, na środku pomocy w roli zawodnika. Uwaga, mamy akcję, nie. Będziemy mieli rzut rożny w roli fałszywego napastnika. Koniec akcji, 61 minuta meczu, już myślałem, że będziemy mieli jakiś stały fragment i być może jakąś szansę na bramkę, ale nie, 64 minuta spotkania, 14-7 w strzałach. Zobaczmy teraz Ciakanę, nie lubię tego zawodnika, bo zwykle strzela nam bramki. Były zawodnik Korony Kielce, teraz piłkarz Siarki Tarnobrzeg, wcześniej też zawodnik jakiegoś klubu i też strzelił nam bramkę w spotkaniu ligowym. Uwaga, Patryk Leszczyński do Siąkowskiego, mamy
1-0, czy Patryk Leszczyński tam dotknął piłki, nie wiem, ale na pewno był zamieszany w tą bramkę, tak więc być może tutaj jakaś nadzieja w tym chłopaku jest. Zobaczmy, Klawnik do Jakubca, Jakubiec, będzie daleka piłka, jest, no wydaje mi się, że Patryk Leszczyński tutaj mógłby sobie tej półasysty zapisać. Ostatecznie to Rokosz nieudanym wybiciem sprokurował sytuację stuprocentową dla naszego napastnika. No a nie będziemy patrzeć oczywiście darowanemu koniowi w zęby. Przyjmiemy tą bramkę z wielką radością, zważywszy na to, że daje nam ona w tej chwili prowadzenie 1-0. No i na pewno umocnienie się na pozycji wicelidera tabeli, a tymczasem Kacper Sionkowski strzela bramkę numer 2 w tym meczu, asysta Golańskiego. Tak więc no dużo treningu, dużo czasu na treningach poświęcamy stałym fragmentom gry. No i przyszedł tego efekt, przyszła chwila, w której możemy się z tego cieszyć i tutaj zbierać owoce tej ciężkiej pracy. 17-8 w strzałach, 9-4 w strzałach celnych, 2-0 w bramkach. No posiadanie piłki bardzo, bardzo podobne. Dobry mecz gramy. Szczęk, Jakubiec, świetne spotkanie. Korpas troszkę słabiej, więc może go tutaj zmienimy na te ostatnie minuty. Nie wiem, czy tam mamy Szymorka, chyba nie mamy Szymorka na ławce, ale mamy Grzelaka, który coś tam na tej lewej stronie obrony może nam dać, nawet pełne dwie gwiazdki. Zatwierdzamy zmianę. Wracamy do boju. Ostatnie 7-8 minut tego spotkania. Przejdziemy sobie na standardową, na te ostatnie minutki, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień w kwestii tego, czy Siarka zdoła wrócić do tego spotkania. Mamy nadzieję, że nie zdoła, współczynnik XG. Chociaż uwaga, teraz Wawrzynowicz, Janeczko, 91. minuta spotkania. Kantor, uwaga, jest w polu karnym. Rumin i trafia w poprzeczkę. Po raz kolejny trafiają w poprzeczkę goście. No, ale poprzeczka to strzał niecelny. Także możemy się tutaj cieszyć 4 punktami w całym dzisiejszym odcinku. Spójrzcie na te oceny kapitalnie. No Sionkowski oczywiście bohaterem spotkania, ale też skrzydła bardzo aktywne na 7-8. Golański, Gancarczyk, Jakubiec, młody obrońca. Zobaczcie, ile mamy zawodników U21 w tym spotkaniu. Mamy Komara, mieliśmy Korpasa, no, który nie grał być może najlepiej, ale był w pierwszym składzie. Mamy Jakubca, Szczęcha, jest, no tu chyba Sionkowski chyba jeszcze jest U21. Nie wiem, czy Leszczyński też chyba już nie. Dobra, nie będziemy sprawdzać. 21 lat ma, tak więc nie jest już zawodnikiem 21, choć 21 lat ma, tak więc bardzo młoda i utalentowana drużyna dzisiaj wyskoczyła na boisko. Wsparta tutaj Klabnikiem, Lewandowskim, Wawrzynowiczem, troszkę bardziej doświadczonymi zawodnikami. Oczywiście Golański, Gancarczyk na skrzydłach i proszę bardzo, ta wybuchowa mieszanka rutyny i młodości dała nam efekt w postaci 3 punktów. Wracamy za momencik. I jesteśmy już po meczu. Umacniamy, no nie do końca się umacniamy tutaj na prowadzeniu, aczkolwiek zwiększyliśmy przewagę nad zespołem, który jest poza już tą strefą barażową z 6 do 9 punktów, tak więc na pewno jakiś sukces był dzisiejszego odcinka. To właśnie jest Siarka Tarnobrzeg, którą ograliśmy i odskakujemy jej. I Odrze Opole na 9 punktów, strata Wisły Puławy do nas to już jest punktów 10. Zobaczcie, mamy wśród trójki najlepszych strzelców dwóch naszych zawodników. Kacper Sionkowski ma tyle samo bramek co Kamiński, a Golański jedną bramkę mniej. Golański wreszcie zapisał asystę w tym spotkaniu, tak więc sprawdziła się tu moja prośba. Wigry Suwałki, zobaczcie, na 16 miejscu zwolniły trenera, którego wybrały ponad Franciszkiem Trejero. Ariel Jakubowski nie jest już trenerem w Suwałkach, tak więc no, panowie wodarze, nie poznaliście się na prawdziwym talencie trenerskim, bo zobaczcie, gdzie jest GKS Bohatów, a zobaczcie, gdzie jest wasz klub. Szybciutko rzucamy okiem w kalendarz. Już wiem, kiedy się spotkamy, oczywiście po rundzie, znaczy nie, po przerwie, przepraszam, tej po przerwie zimowej, tak więc nasze następne dwa spotkania to będą Wigry Suwałki oraz Puszcza Niepołomica. Oczywiście wszystko to, co wydarzyło się w zimie, również Wam przedstawię. No, może dojść tutaj do pewnego zatrzęsienia, może dojść do kosmetycznych zmian, a może nie dojść do zmian w ogóle. Wszystko zależy od tego, kogo się uda sprzedać, czy się kogoś uda sprzedać, a jeżeli tak, to za ile i czy będą jakieś pieniądze.
pieniądze tutaj w budżecie na wynagrodzenia, czy też nie. Jak na razie nie wygląda to obiecująco, nie mamy tutaj pieniędzy. Proszę, już się świecimy na czerwono, bo kilku zawodników dostało podwyżki, zwłaszcza tych młodych, którzy rozegrali wymaganą liczbę spotkań do tego, by taką podwyżkę dostać, ale ta strata nie jest duża. 147,500 obecne wydatki, a mamy 147,330, czyli raptem 160 zł. Myślę, że te negocjacje kontraktowe, które teraz prowadziliśmy, gdzieś to wszystko wyrównają i prawdopodobnie znowu będziemy się tutaj na biało świecić. Zobaczymy, czy zarząd nie ma nam tego za złe. Nie, jeszcze nie, jest ok, nie zrealizowany. A, oczywiście Puchar Polski nie został zrealizowany, aczkolwiek tutaj włodarze rozumieją, że losowanie nie było dla nas korzystne. Oczywiście był to klub z ligi wyżej. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. To był Trenero, to był serial Droga. Dziękuję, do zobaczenia. Peace out.